przystąpimy do głosowania. Proszę uprzejmie, panie przewodniczący. To może tak, głosujemy. Przystępujemy do głosowania na podpunkt czwarty w porządku dzisiejszego w sprawie zamiaru przeniesienia przedszkola numer 2 w Rabce-Zdroju przez zamianę siedziby przedszkola. Proszę. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Jestem przeciw. Pani Małgorzata Choim. Pani Katarzyna Karkula. Jestem przeciw. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Patyra. Jestem przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowro. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Za. Piotr Żółtek. Za. Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. Głosów przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I głosów za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Przeciw, więc ile? Sześć głosów przeciw. Czyli za 99 głosami za projekt uchwały numer 11 w sprawie projektu uchwały 10 w sprawie przeniesienia przedszkola. Projekt uchwały numer 12 został podjęty. Gratulujemy. Mogą być Państwo dumni z siebie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Proszę Państwa, przystępujemy wobec powyższego do głosowania projektu uchwały podpunktu 5. Momencik. W sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej numer 1 w Rabce-Zdroju. Proszę uprzejmie. Czekaj, bo to jest 12, a myśmy mieli tam, to jest 11 w tej chwili, a 12 mieliśmy tu. Proszę bardzo, to przepisać te głosy stąd. Proszę bardzo, czy w tym punkcie, podpunkcie 5 zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Skipiała. Ja chciałem jeszcze taką informację dodatkową uzyskać. My to likwidujemy z powodu braku ucznia na dziale. To nie likwidujemy. Nie. Z tamtą uchwałą, panie Robercie, musimy poszerzyć, bo jak te dzieci trafiłyby nam do